Skrzydliński Kacper. Witamy jeszcze raz serdecznie. Dzisiejszy trudniej był bardzo, bardzo, bardzo ciężki ze względu na to, że przyjechała dużo zespołów spoza Rzeszowa. Mieliśmy dzisiaj do czynienia z drużyną Śląska Wrocław, Lech Poznań, Warta Poznań, Miedź Legnica, Zagłębie Lublin. I moim zdaniem to były chyba topowe zespoły, które tak naprawdę mogliśmy zaprosić i na całe szczęście wszyscy dojechali i impreza się udała na pewno w 100%. Śląsk Wrocław wygrał sprawiedliwie, zasłużenie? Powinien wygrać. My niestety mieliśmy grać z nim w półfinale i jesteśmy grać z nim w karnych. I moim zdaniem z przebiegu całego turnieju zasłużyli na pierwsze miejsce. Jesteś zadowolony z czwartego miejsca swojej drużyny? Tak, jestem zadowolony, ale jestem głodny sukcesu i mam nadzieję, że w następnym turnieju będzie jeszcze lepiej. Tutaj wpadły na pomysł zorganizowania takiego turnieju, bo to jest pierwszy turniej, tak? Tak, to był pierwszy turniej naszej Akademii. Tak naprawdę jesteśmy od 3 miesięcy. A pomysł wpadł po prostu na to, żeby pokazać, jak na dzień dzisiejszy funkcjonujemy, jak ta Akademia wygląda, ile mamy dzieciaków. Razem z rodzicami, ze sponsorami, z miastem całym doszliśmy do porozumienia. No i udało nam się zorganizować taki naprawdę bardzo, bardzo dobry turniej, który moim zdaniem jeszcze tu w okolicy nie było. Pierwszy turniej, ale rozumiem, że nie ostatni, tak? Tak, to nie był pierwszy, nie ostatni i mam nadzieję, że w następnym roku pokusimy się o podobny turniej. Czy będą takie same drużyny? Zobaczymy, może coś zmienimy, ale na pewno będzie z takim samym odezwem, tak jak w dzisiejszego turnieju? Dobrze. Bardzo fajnie. Co najbardziej Wam się podobało? Granie. Cieszycie się z czwartego miejsca, czy mogło być lepiej? Mogło być lepiej. Dlaczego mogło być lepiej? Gdzie się nie powiodło? Pograliśmy półfinał. Możecie się już doczekać następnego turnieju? Nie. Podobało Wam się dzisiaj na turnieju? Tak. Co najbardziej Wam się podobało? Szczelanie goli. Ile tych goli szczeliłeś? Trzy, tak? Mecz z którą drużyną był najciekawszy? My nie graliśmy z Koninem. Chłopaki, a wiążecie swoją przyszłość z piłką nożną? Tak. To gdzie będziesz grał? W Realu. To kto jest swoim ulubionym zawodnikiem Realu? Ronaldo i Ramos. Gdzie będziesz grał? W Barcelonie.